Chodźcie, baronowi przećwiczą na haja, to taki dumny nie będziesz. Skąd to bogi prowadzą? Pamiętacie? Kiedyś ledwie w gąszcz wlazłeś, a tam... Wiedźmin? Rychło w czas. Rozumiem, że masz dla mnie zlecenie. Tak. Chodzi o mojego brata Mikela. Będzie tydzień, jak zabrał baby z kuźnicy w góry. Baby z kuźnicy? Kuźnica to bogata wieś była. Póki nie przeszło przez nią wojsko, chaty spalili, spichrzy obiedli, a chłopów w pobór wzięli. No i baby zostały same, bez jadła ani dachu. Nikt ich wziąć nie chciał. Do Nowigradu Redańczycy ich nie puścili. No to Mikel zaprowadził je do starych kopalni. Tam się chociaż przed deszczem można schronić. I słuch o nich zaginął. Mógłbym się tym zająć, jeśli mi więcej zapłacisz. Drogo, no ale tu chodzi o brata, więc nie będę żałował. Stoi! Niech będzie, rozejrzę się za twoim bratem. Po czym go poznam? No, to nie powinno być za trudne, bo był jedynym chłopem w całej grupie. Czasami zwłoki są w takim stanie, że ciężko stwierdzić płeć. Zwłoki? Wyplujcie to! Co najwyżej drogę pomylił. No, ale jakby co, to miał na sobie trzewiki z cielęcej skórki od mistrza Zeluwy. Mówiłem, nie idź w nich w góry, poniszczysz tylko. Ale taki dumny z nich był. To powinno wystarczyć. Dzięki. To niby ten wiedźmak dziwoląg, dłobiąc w nosie, ciekawsze rzeczy widziałem. Jak cię baronowi przećwiczą na hajem, to taki dumny nie będzie. Witajcie. Napiłbym się czegoś. Pokaż, co tam macie. Dzięki. Bywaj. Nudzi się taki biedny chłop. Bo to ważne, skąd żarcie. Byle w miejsce pełno było. A że trzeba było ścierwo pod brzezinką zakopać, nie moja wina. Po co chojracze? No! Żeby choć dziadki... Słyszałam, że można od baronowych trochę żarcia dostać. Płotka, nie tak szybko. Możecie wyjść. Nic wam nie zrobię. Kiedy ostatnio zasiadłaś? Tydzień temu. Pół pieczonej wiewiórki, a potem jeszcze trochę jagód. Jedź, Płotka! Naprzód!
Dalej, Płotka, dalej! Widziałem cię w wyzimie. Potrzeba dużo siły, żeby zrobić coś takiego. Ślady jakiegoś potwora, czworonożnego. Krew wygląda na świeżą, ale ciał brak. Jeszcze jedna ofiara. Co tu się stało? Zaatakował nas. Bogowie, nie wiem, co to było, ale miało ze 4 łokcie. Powiedz, czy reszta... Nie żyją. Wiedźminie, pomścij ich. Zabij te bestie, proszę. Ja nie mam czym zapłacić, ale brat Mikela, tego, co nas tu przyprowadził, jest przy pieniądzu, to ci wynagrodzi. Znajdziecie go w karczmie, na rozstajach.
Coś się obudziło. Krew, mięso, soki trawienne, pokarm dla młodych. Krabopająk i to jadowity. Te jaja są bliskie wyklucza, trzeba się ich pozbyć. But ze znakiem mistrza Zeluwy. Tyle zostało z ciała. Sam się nadstawiasz pod miecz? I dobrze. Dobrze.
Trzeba zabrać trofeum dla brata Michaela na dowód tego, co tu zaszło. Jedź, Podka!
Jedziemy! Wiesz co to w pierdol korekcyjny? Ty! Witaj. Przynoszę złe wieści. Twojego brata zabił krabopająk. Jedyna pociecha w tym, że go pomściłem. Ładna mi pociecha. A mówiłem, Mikel, czego się rwiesz, żeby obcym pomagać? Siedź na dupie, bo nieszczęście będzie. No i czego tu sterczysz? Co tym nieszczęściem się żywisz? Nie, żywię się kaszą z omastą jak każdy, więc zapłać, żebym miał za co ją kupić. Zapłaciłbym, gdybyś Mikela żywego przyprowadził. Nagroda mi się należy. Dawaj pieniądze. Nagroda należy... Weź...